Kampania zaczyna się w... The campaign starts with you inheriting a farm after your grandfather's death. Dziadku, jako jedyni w rodzinie decydujemy się na uratowanie gospodarstwa rodzinnego. Główny bohater... You decide you want to escape city life, so you take on debt to save the struggling farm. Postanawia przejąć po dziadku i uratować gospodarstwo. Ma ostatni ciąg... You start out with a tractor, a pickup, a few basic machines and a pile of debt. And you get to work turning the farm into what your grandfather had always dreamed of. Robi wszystko, żeby oczywiście spłacić ten dług i rozwinąć gospodarstwo do takiego rozmiaru, o jakim zawsze marzył dziadek. Gracz w oczekiwaniu na plony. Side missions give you the chance to do something outside of the main story. They're also a good way to earn extra money while you're waiting for crops to grow. At a certain point during the campaign, we tell players, okay, now you're free. And from that point, you don't have to follow the main story. I podążać zadanie za zadaniem. Możesz w każdym momencie podjąć się zlecenie poboczne. You can take side missions. You can set up your own crops. You can explore the world for hidden sapphires. Zająć się własnymi uprawami, hodowlami lub czymkolwiek, na cokolwiek ma ochotę. Czyli to so with time, the campaign becomes more like a sandbox. Pewna struktura gier. We've taken some of the structure of RPG games. Gdyż po pierwsze, there are missions that you will need to complete where you learn some of the more advanced game mechanics. Czyli gracz musi wykonać pewne. There's also free choice where you can decide what to do next. Wykonać kolejne prace lub no po prostu nauczyć się kolejnych mechanik w grze. Za co też jest oczywiście nagradzany, parafrazując. So to coin a phrase, the campaign is a journey from zero to farming hero.